Witam serdecznie, Adam Onyszczuk, Piłka Podkarpacka. Jesteśmy już z zawodnikami, którzy awansowali do turnieju finałowego. Zawodnicy z Karpat Krosno, przedstawcie się. Aleksander Fyda. Szymon Rączka. Damian Albrecht. Jak się czujecie? Awansowaliście do Wielkiej Trójki turnieju wojewódzkiego. Jak się grało do tej pory? Dobrze. Coś więcej? Z kim najtrudniej się grało? Z Dębicą. No bo walczyli... Symulowali. No nie przesadzaj może. Nie, tak było. A tobie, jak się grało dzisiaj? Dobrze, tylko dalej nie mogę zrozumieć tego, że trzy drużyny są w finale. No tak się składa, że 9 drużyn, więc w takiej formule no tak się składa, że no trzy najlepsze drużyny zagrają o miejsca 1-3. Dobrze, a ty powiedz, jak tobie się grało? Mi się dobrze grało, tylko że było czasami ciężko, na przykład z Dębicą. Było dużo fauli, było agresywnie i było ciężko. A poza tym, jak wspominasz, jak na razie ten turniej? Na razie dobrze. Jak myślisz, kto jest waszym głównym rywalem do wygrania tego turnieju? Nikt. Wy wygracie? Tak. No a poza wami, kto jeszcze może liczyć? Stal Rzeszów, dokładnie. A dlaczego Stal Rzeszów? No, dużo rozgrywają piłki, są waleczni. No dobrze, chłopcy. A ogólnie powiedzcie, jak będziecie wspominać ten turniej? Jak wam się podoba organizacyjnie? Jak w ogóle dzisiejszy poziom sportowy? Nie wiem. Kto was zaskoczył na plus, że się nie spodziewaliście, że akurat tu awansował do turnieju finałowego? No to ja myślę, że Majdan. Zaskoczenie. No, dokładnie. A tobie? Tak samo. Okej. Chłopcy, dziękuję za wywiad, krótki wywiad. Za chwilę będzie runda finałowa i życzę wam powodzenia, niech wygra najlepszy. Dzięki.